żebyście zasiadając do stołu na obrodniaku, czy też na tych uroczystościach świętych, zebrali się najpierw na wspólnej modlitwie, żeby podziękować Bogu za dary chleba, za dary chleba, które potrzebujemy codziennie z Bożych rąk. To będzie taki piękne przedłużenie tej Eucharystii, tego święta chleba i dożywienia, które przeżywamy w świątyni. Dzisiaj ten uczęstunek chlebem poświęconym jest takim obronem, jest jedynym poczęstunkiem, teraz dożywienia, żeby uczynić zadość tym, którzy tam zawsze mówili, a po co to więcej robić. To co prawo, żeśmy nie zrobili, może zrobimy w przyszłym, chyba że się przyjmie taka jak dzisiaj. Moi kochani, teraz zaśpiewamy wszyscy pustką obronę Ojcze. Kościoła, co obrałaś na swoją stolicę jasną górę. Ty jesteś zielną, siewną, śnieżną i gromiczną. Wypraszaj wszystkie łaski dla rolników. Osłaniaj nasze uprawy. Strzeż od pożarów, ulewnych deszczy, gradobicia i innych nieszczęść. Błogosław Matko naszej biednej ziemi, tej przebogatej w nieszczęścia i łzy, by jej nie zabrał wrogi lud. Powstrzymaj zbrodnicze zamiary wroga, a ludzie odpowiedzialni za rolnictwo nie niszczyli polskiej ziemi, a rolnik mógł godnie żyć i utrzymać swoją rodzinę, bo to ludzie zahartowani i twardzi, a gdy opuszczą już ich siły, oni pójdą do Ciebie, Boże, z nadzieją o nagrodę. I Ty, patronie rolników, święty Izydorze, poprowadź ich, bo będą bardzo utrudzeni. Prosimy Cię, litościwy Jezu, o życie wieczne dla zmarłych rolników i tych, co oddali swoje życie za wolność i suwerenność naszej ojczyzny. Amen. Przyjdźcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami, niech Was błogosławi Boże Wszechmocny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Amen.
Syna i Ducha Świętego. Amen. Na nowy tydzień.